Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj jest kolejny nowy odcinek z serii Po Mojemu. No i moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się nagrodą. Opiszemy czołg 5 tieru, który wygrałem za darmo w wydarzeniu Tank Bowl 2018. A jest to, moi drodzy, Champion M4 Sherman. Oczywiście M4 Sherman w tym momencie jest w wersji radzieckiej. Jest w drzewku technologicznym, no ogólnie w drzewku radzieckim, ponieważ tak jak wiecie, drużyna ZSRR wygrała, dlatego właśnie ten pojazd jest w tym drzewku, bo był warunek, że właśnie która drużyna wygra, w tym drzewku właśnie ten pojazd będzie. No i moi drodzy, tak jak widzicie, mamy tutaj ruski pojazd. Powiem wam szczerze, że jest to naprawdę bardzo ciekawa maszynka. Mimo wszystko, tak, zagrałem ją tylko jedną bitwę. No Molar, ale ty down jesteś. Zabierasz się za opisywanie czołgu po jednej bitwie. No debil, łapka w dół. Proszę bardzo, oceniajcie jak chcecie. Dobrze wiecie, że to jest seria po mojemu, nie po waszemu, ale po mojemu. Czyli to jest mój własny opis, moja subiektywna ocena i opinia. Aż mnie przydusiło. Dobra moi drodzy, jak widzicie, to jest tak naprawdę zwykły Sherman z 75 czy 6, boże, 75, o, ale fail na samym początku. No i powiem wam szczerze, że niczym się nie różni od zwykłego Shermana, tak jak grałem zwykłym właśnie Shermanem, tylko że to jest pojazd premium 5 tieru z matchmakingiem preferencyjnym. Tak jest moi drodzy, wygraliśmy czołg premium, który ma matchmaking preferencyjny, czyli maksymalnie gramy nim na tierach 6. No super, jak ja to zobaczyłem, bo naprawdę nie interesowałem się ogólnie opisem tego pojazdu, jego statystykami i tak dalej, po prostu wiedziałem, że on będzie i tyle. Powiedziałem, to Sherman, czyli dupa i tak, po prostu wygram sobie go, to będę go miał, darmowe miejsce w garażu, darmowy czołg premium. Super, no ale jak zobaczyłem, że to jest czołg z zastosowaniem do 6, no to naprawdę zainteresowałem się nim jeszcze bardziej. Dobrze moi drodzy, wiecie, że zwycięska, tak, teraz jak mnie mniej słyszeliście zapewne, to odwracam twarz od mikrofonu, także pamiętajcie o tym, bo teraz mam mikrofon stacjonarny, muszę się do tego przyzwyczaić jeszcze. Ale tak, jeżeli byliście w drużynie ZSRR, to oczywiście pojazd macie za darmo, czyli wchodzicie po prostu sobie do sklepu, bierzecie czołgi, no i tutaj powinien być właśnie czołg M4 Sherman za 0 golda, a tak jak widzicie, dla przegranych jest on za 2300 golda, ale dodatkowo ci, którzy zdobyli ten medal MVP Ameryka, to mieli 50% zniżki, czyli no w miarę fajna ogólnie cena. A mimo wszystko pojazd jest wyceniony na 2300 golda. Jeżeli chodzi o jego... jego statystyki, jeżeli chodzi o... Boże święty, jak to się nazywa? Dodatki związane z tym, że to jest pojazd premium. Boże, nie mogłem się wysłowić. Więc tak, moi drodzy, jeżeli chodzi o premię do sztuk srebra, mamy tutaj 50%, no i premię do PD jest to 40%. Czyli, moi drodzy, jak na 5 tier, jest w miarę okej. No i muszę od razu na początku filmu zaznaczyć, że nie mam nagranej bitwy tym czołgiem, czyli pojedziemy sobie jak na żywo, czyli coś, czego nie lubicie bardzo, ale to bardzo. Proszę bardzo, jeżeli chcecie oglądać ten filmik, to oczywiście zostajecie dalej. Dobrze, ale fajnie teraz zrobili, że teraz taki inny czołg się ładuje. Ale mi się to podoba. Takie małe rzeczy mnie właśnie najbardziej cieszą. Dobra, moi drodzy, wytrzymałość 460 punktów HP. Czyli no jak na 5 tier, powiedzmy tak, może być w miarę okej, ujdzie. Jeżeli chodzi o silniczek, mamy tutaj konie mechanicznych 440, współczynnik mocy do masy 14,69 konia na tonę. Najwyższa prędkość jazdy 48 na godzinę. Najwyższa prędkość cofania 18 km na godzinę. No i szansa na pożar 20%. Jeżeli chodzi o działko, mamy tutaj 75 o długości 37 kalibrów. Czas przeładowania 3,80, czyli już widzicie, no może nie jest aż takim spamerem, ale dość często strzela. Czas celowania 2,10, celność na 100 metrów 0,46, czyli lipa, totalna lipa. Celność w ruchu 0,72, no tutaj jest tak w miarę okej, powiem wam szczerze, mimo wszystko, ale tak o, może być. Celność przy obrocie wieży 1,09, czyli jest tragedia. No i tutaj widzicie, że właśnie mamy już dostęp do takich bardziej szczegółowych statystyk, co jest bardzo, bardzo fajne. To właśnie zostało dodane w tej aktualizacji 4.3. No i moi drodzy, zasięg, maksymalny zasięg strzału jest to 720 metrów, maksymalne podniesienie 25 stopni, maksymalne opuszczanie 12 stopni, czyli duża, ale to duża zaleta tego czołgu. Lecimy dalej, gąsienice, prędkość obrotu 35 stopni na sekundę, opory dla gruntu to 1,15, Boże święty, zawsze się w tym pogubię, 1,15 oraz 2,3. Tak jest, brawo Molar.
Wieżyczka, moi drodzy, zasięg widzenia 370 metrów, prędkość obrotu 37 stopni na sekundę. Jeżeli chodzi o radyjko, mamy tutaj 570 metrów. No i amunicja, mamy tutaj APEKi, APCR-y oraz HE-ki. Jeżeli chodzi o uszkodzenia na APEKach oraz APCR-ach, mamy oczywiście identyczne, to jest logiczne. No i mamy tutaj od 83 do 138, czyli powiem wam szczerze, że może być naprawdę ten damage, no to jest wiadomo, standardowy damage jak na 75 mm działko. Ale jeżeli chodzi o penetrację na pociskach AP, mamy tutaj od 69 do 115 mm. Prędkość pocisku jest 619 metrów, czyli nie za szybkie są te pociski mimo wszystko. Ale za to penetracja na APCR-ach jest sporo większa, bo aż od 95 do 159, czyli już naprawdę z szóstkami z żadnymi nie będziemy mieli problemu. No taki oj może to tak. Albo taki te 150 na dobrym science scrapie, no to wtedy byśmy mieli lekkie problemy na pewno. Prędkość pocisku jest większa oczywiście, ponieważ 774 metry na sekundę, ale mimo wszystko nadal to nie jest zbyt dużo moim zdaniem i te pociski lecą tak troszeczkę ślamazarnie. Na hajekach mamy uszkodzenie od 131 do 219, penetracja od 29 do 48, promień eksplozji 1,06 metra, prędkość pocisku 619 metrów na sekundę. No i załoga, mamy tutaj 5 załogantów, no i tak jak w zwykłym Shermanie padają wszyscy, po prostu wszyscy po kolei od góry do dołu. Ale lećmy do pancerza, czyli do w miarę ciekawej kwestii, ponieważ Wargaming tutaj się chwali, że ma tutaj jakieś nie wiadomo jakie worki z piaskiem i to super fenomenalnie działa. No worki są i są po prostu, także no wiecie, no także ten. I to jest pancerz od 1 do 20 mm, czyli mamy zaznaczone gąsienice oraz właśnie te worki z piaskiem oraz tutaj mamy pokrywę silnika zaznaczoną razem z działem, czyli pamiętajcie, te worki z piaskiem działają jako pancerz warstwowy. Dalej, od 21 do 30 mm mamy tak dziwnie ten pancerz poskładany, ponieważ tutaj na podwoziu, tutaj wizjery kierowcy, tutaj na dachu wieżyczki oraz tutaj z tyłu pojazdu na takiej beleczce. Od 31 do 50 mamy pancerz właściwy boczny oraz mamy tutaj, jak widzicie, na wizjerach pozaznaczane, jakie tutaj dolna płyta i tak dalej. Od 51 do 70 mamy tutaj zaznaczony taki fragment, tam jest CKM, moi drodzy. Tak, tam jest CKM, żeby nie walnąć gafy. Tak jest, tam jest gniazdo CKM-u, czyli tam lepiej nie strzelać, bo tam pancerz jest właśnie twardszy. No i oczywiście wieżyczka dookoła. No i od 71 do 90 mamy tutaj zaznaczone jarzmo działa. Czyli już co nam się rzuca w oczy, że nie wsadziłem wyposażenia do tego pojazdu, ale właśnie to zrobię. Tak, po prostu molarty inteligencie, ale już widzicie właśnie jakie wyposażenie będzie najbardziej optymalne, czyli już możemy omówić wyposażenie sobie, czyli mechanizm dosyłający, skupianie oraz wentylacja. Takie na przyspieszonym tempie, prawda? No, te dzisiejsze po mojemu będzie strasznie jajcarskie. Zobaczymy, jak na to zareagujecie. Dobra, moi drodzy, co nam się rzuca na pierwszy rzut oka? Czyli pojazd nie jest zbyt pancerny, no bo jak wiecie, Shermany nie należą do czołgów zbytnio pancernych. Bardzo dobra depresja działa, ponieważ aż 12 stopni pozwala nam na wystawianie tego twardego łebka za góreczek, no i granie sobie typowo jak typowym Amerykańcem na wieżyczkę. Duża zaleta. Niestety pojazd nie jest celny, bo celność 0,46 czy tam 7, no nie jest dobra, jest wręcz tragiczna niestety, dlatego no cóż, kalafiorami będziemy rzucać po prostu za każdym razem. Czułe punkty tego pojazdu również jest to po prostu magazyn amunicyjny, jak i zbiorniki. Po prostu w tym czołgu pada wszystko. No i jeszcze musimy patrzeć na załogantów, bo też dość często oni padają. Jak grać tym pojazdem? Po prostu jak typowym medem piątego tieru. Jedziemy, oflankowujemy przeciwnika, raczej nie staramy się pchać na pierwszą linię. Możemy właśnie nim grać sobie na wieżyczkę, na spokojnie, ponieważ do tego ten pojazd się nadaje na pewno. Jak grać przeciwko temu pojazdowi? No moi drodzy, cóż, no strzelać po prostu w niego. Raczej nie powinniście mieć większych problemów. Jeżeli będziecie mieli większe problemy, no to po prostu naparzacie mu w bok, ponad gąsienicami i tam powinniście się bez problemu wbijać. Jeżeli chodzi o właśnie te worki z piaskiem, radziłbym unikać strzelania tam pociskami HE bądź HIT, bo myślę, że hashów raczej nic nie ma na niskim tierze, ale ogólnie tam tylko APEKi oraz APCR-y. Raczej nie strzelać właśnie HITami, HE-kami i tak dalej, bo po prostu przez te worki z piaskiem wam nie przejdzie, bo to jest pancerz warstwowy. Pamiętajcie, tam macie pancerz właśnie od 1 do 20 plus pancerz właściwy na tej właśnie górnej płycie, czyli to się wszystko nam sumuje. Tak, moi drodzy, dodatkowo mamy tutaj, jak widzicie,
oryginalny emblemat Tank Bowl 2018 Champion. Oczywiście macie 5 darmowych takich emblematów, jeżeli dostaliście, wygraliście ten pojazd. Ogólnie model samego pojazdu jest bardzo fajnie zrobiony, mi się on podoba, jest taki czarny, tutaj właśnie jakieś mamy te emblematy z Tank Bowl, bardzo, bardzo mi się to podoba, powiem wam szczerze. No i cóż, moi drodzy, jeżeli mielibyście kupować ten pojazd, ponieważ jesteście na przykład przegraną drużyną amerykańską, czy opłaca się go kupić? Moim zdaniem nie. Nie jest to pojazd godny polecenia, żeby go kupić, ponieważ to jest piąty tier Sherman. Moim zdaniem bardziej ja bym patrzył na pojazdy typu właśnie KW-1 Capturet, albo inne czołgi piątego tieru, bo tutaj patrzcie, Panther 5x4, zdecydowanie tak. Oczywiście, czołg jest bardzo fajny i unikatowy, bo ma losowanie do szóstych tierów, co będzie jego dużo, ale to naprawdę dużo, dużo zaletą, ponieważ Shermany nie są takie złe i mimo wszystko Sherman w rękach doświadczonego gracza potrafi zdziałać cuda. Dobrze, moi drodzy, omówmy sobie jeszcze sprzęt eksploatacyjny. Oczywiście każdy dobiera go względem siebie. Cena pocisków AP to jest 56 kredytów, czyli grosze. Cena pocisku APCR 2800, czyli już dużo drożej. No i cena HEK 56 kredytów. Moi drodzy, tak, nie mam tutaj zbyt najlepsze załogi, mam ją wyszkolą tylko w 100%, ale to jest piąty tier, to jest szybkie omówienie. No i cóż, raczej było logiczne, że drużyna ZSRR wygra, a drużyna USA miała mikre szanse. Mimo wszystko wygraliśmy dość niedużą przewagą, bo chyba tam 3000 punktów tylko mieliśmy przewagi, także nie było zbyt dużo. Dobra, ale my sobie polećmy do bitewki, zobaczymy, co uda nam się ugrać. Już dawno nie grałem bitewki na żywo, po mojemu. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zapewne średnio mi to wyjdzie, ale cóż, jak wiecie, piąty tier to jest piąty tier, czyli bitewka nie musi być jakkolwiek fenomenalna albo coś. No i wiecie, że ja fenomenalnych bitewek no raczej nie rozgrywam. No i czemu? Zapewne teraz zadacie mi pytanie, czemu? Molar, ty jesteś takim nubem i tak dalej, nie potrafisz grać i w ogóle ty idź się schowaj. No nie, moi drodzy, jeżeli gram sam, po prostu tutaj widzicie, czasami wam wrzucam właśnie te bitwy, właśnie, masło maślane, nieważne. Jak wam wrzucam bitwy z serii Bitwa, to tam wyniki są w miarę okej, albo jeżeli wrzucam wam bitwy do po mojemu, gdzie gram sam po prostu i komentarz jest dogrywany do bitwy, wtedy widzicie, że moje wyniki są całkowicie inne, a tak na przykład jak teraz sobie gram i z wami będę rozmawiał, no to niestety ja się będę skupiał na moim komentarzu, żeby merytoryka była utrzymana na w miarę równym poziomie. No a bitwa wtedy jest jakoś tak sprawą drugorzędną, po prostu bitwa jest, bo być musi, chyba teraz z tego założenia wyjdę, ale okej. Ogólnie sporo tych czempionów nie jeździ, przeważnie jeździ tak po 2, po 3 na drużynę. Nie ma jakiegoś takiego szału, jak było na czempiony, jeżeli chodziło o Pantery M10. Ale mimo wszystko pojawiają się te czołgi, oczywiście, że tak. No i mimo wszystko... Zawsze to jakaś fajna nagroda, zawsze to darmowy czołg, prawda? Darmowe miejsce w garażu. No i mimo wszystko ta piątka nie jest taka zła, naprawdę nie jest taka zła, fajnie się nią gra. Ale mimo wszystko, jeżeli miałbym wydać 2300 golda, na pewno nie wydałbym go na czempiona M4 Sherman. Nie, nawet nie ma takiej opcji po prostu, bo to się nie opłaca. O, gościu, żeś zrobił. Właśnie, ale bardziej opłacałoby się kupić tego Panthera 5x4. Zdecydowanie, to jest dużo lepszy wydatek. Mimo wszystko Panther 5x4 ma losowanie do siódemek, ale jest to dużo, dużo lepszy pojazd średni tego poziomu. A zdecydowanie moglibyśmy się bardziej zdecydować na KW-1 Capturet, bo to jest pojazd lepszy. Wiadomo, to jest już inna klasa pojazdu, bo to jest pojazd ciężki i tak dalej, ale mimo wszystko gra się nim lepiej, zarabia się nim więcej i tak dalej. A ten pojazd mogliśmy sobie wygrać jako nagrodę. No i raczej radziłbym go traktować jako taka mała ciekawostka bardziej. Okej, dobra, weszło nam za 126. Mimo wszystko penetracja na tym pojeździe nie jest zbytnio wielka. No i czasami będziemy miewali problemy z penetracją niektórych pojazdów. Na pewno czołgi ciężkie będą dla nas wyzwaniem. Zobaczcie, ten czas celowania, mimo że jest 2,6, no to jednak troszeczkę doskwiera, ale celność 0,46 czy tam 7 jest po prostu tragiczna. Co tu dużo mówić, jest tragiczna i tyle. Dobra. No, tak to się bawić, synki, nie będziemy. Ja bym chciał, żeby moja drużyna tam podjechała bardziej. Dobra, zrobimy szachermacher. Okej. Jesteśmy tu. Będziemy mieli lepsze bicie tego granta. Weszło pięknie. No. No tak jak mówiłem, te pociski strasznie wolno lecą na tym czołgu. I to jest jego wada, moim zdaniem.
No i ta penetracja, mimo wszystko ona wygląda w miarę okej, jak na swoje tiery. No ale mówię wam, jeżeli chodzi o czołgi ciężkie, na penetracji podstawowej będziemy mieli nie lada problemy. Na Goldzie już nawet szóstki powinny nam się uginać na tej penetracji. Może nie wszystkie... Aha. Okej. Gość postanowił utopić. No spoko. No ej, no mietki, dajcie zrobić mi jakieś rozgrywanie. No dobra, no to pojedziemy drugą bitwę, skoro tak. Skoro tą bitwę moja drużyna wygrała w 3 minuty. No, super, po prostu taką bitwę pokazać po mojemu, no to tylko ja bym potrafił, prawda? Dobra, jedziemy dalej. Może się ktoś by wystawił, on się nie wystawi, czyli trzeba podjechać. Okej, jedziemy sobie. Dobra. Chodź, typie. Siema, no. Aha, tak, jasne. Z boczku. Nie przebijecie z boczku? Siema. To żeśmy się zabawili z koleżką. No i dobra, no już tam do tamtego nie dolecę. Właśnie. Czyli mamy bitwę wygraną. No i cóż, no lecimy sobie zaraz kolejną bitewkę. No bo cóż tutaj puszczać takie krótkie, króciutkie bitewki. Dobra, jak widzicie 557 uszkodzeń, 0 wystrzelonych goldowych pocisków, mamy 36 tysięcy na plusie, czyli nie jest źle. Tak wyglądają wyniki szczegółowe, jeżeli chcecie się z nimi zapoznać bliżej, zatrzymajcie sobie w tym momencie filmik. A my lecimy dalej, moi drodzy, po prostu. Tak, to nie było cięcie, to po prostu się zamknąłem. Ja tego materiału w ogóle nie będę ciął, nie będę docinał, po prostu będziemy lecieli tak, jak jest to teraz nagrane. Także okej, lecimy sobie bitwę numer 2, mam nadzieję, że nie wyrzuci w tym momencie na szóstki, że cokolwiek uda się ugrać. No i moi drodzy, podsumowując, cały Tank Bowl był to naprawdę bardzo banalny event, w którym mogliśmy sobie w banalny wręcz sposób wygrać pojazd. Po prostu musieliśmy rozegrać kilka punktów, żeby... kilka bitew, żeby się zakwalifikować. No kilka, dobra, no może inaczej. Trochę bitew musieliśmy rozegrać, żeby się zakwalifikować, ale po zakwalifikowaniu się nie musieliśmy tak naprawdę robić nic. Po zakwalifikowaniu się do właśnie tego eventu ja rozegrałem tylko kilka bitew, gdzie zrobiłem 15 punktów w pierwszej kwarcie. I to był cały mój wkład w już potem te 4 dni, te finałowe, że tak powiem. No i widzicie, pojazd mam za darmo, za darmochę. Tak naprawdę z takiego grania to dłużej się pewnie spinałem z tak z 3 może dni. Tak sobie to na 3 dni rozłożyłem tamte 100 punktów, żeby sobie na spokojnie to wbić. Także widzicie, czołg jest za darmo, niewielkim nakładem sił. Mamy w miarę okej, 5 tier, który ma naprawdę unikatową cechę, ponieważ jest to losowanie tylko do szóstek, czyli no gramy często na topie i to będzie duża zaleta tego pojazdu, bo no ej, no stary, no wiesz co, dobra, nieważne. Ponieważ Shermany na siódmych tirach no niestety nie radzą sobie. Tak jak wiemy, no byśmy trafiali na takie pojazdy typu pantery, tygrysy, isy, gdzie is może nas zamknąć, no nie jednym strzałem, ale praktycznie na strzałkę nas chowa, taki isek. Czyli co my mamy mu zrobić? No praktycznie nic. A z naszą penetracją, która jest dość niewielka, no raczej moglibyśmy go posmyrać po jajkach jedynie, naprawdę. Ale dobra, my jedziemy sobie na lewą stronę, jak widzicie, demonem prędkości ten pojazd też niestety, ale nie jest, co niestety mnie bardzo smuci. No ale czego oczekiwać od Shermana, prawda? Czego oczekiwać od darmowego czołgu premium, Boże święty. No i teraz będziemy mieli znowu do wygrania kolejny pojazd premium za darmo, Fatherlanda. O, super, po prostu. Szkoda, że ja mam ten pojazd i szkoda, że wtedy wygrałem go w najgorszym evencie, jaki powstał w World of Tanks konsol. Naprawdę, nie było gorszego. Chyba w całym WoCie ogólnie, i Blitzie, i PC-towym, i jeszcze nie wiadomo, jaki by kurczę wyszedł. Nie, naprawdę, wtedy na Fatherlanda to był jakiś poroniony pomysł. No, synek, ja cię nie ruszę w tej pozycji. Najpierw to trzeba cię trafić jakoś dobrze, no ale teraz te pociski to lecą jak posrane. Nawet Goldem, zobaczcie, taka pozycja, kawuka, nie ruszę go. Nie ma mowy. Ale teraz, a, ta, dupa. M3li, no może no nie Goldem, ale już skoro mam załadowany. Dostał, 97, okej. Okay. Zginął. Luz. Jadym dalej. Wiecie co? Tam oni są, czyli mógłbym sobie pokusić się o pojechanie bardziej przy autostradzie.
Chciałbym sobie w te zagłębienie wjechać, tylko nie wiem, czy mi się to uda, wiecie? Dość odważny pomysł, ale okej, szczególnie na Shermana, który nie jest demonem prędkości, tak jak mówiłem już wcześniej. Dobra, ale my jedziemy dalej. Ogólnie moglibyście mi napisać w komentarzach, jak się sprawdza nowy mikrofon, jak wam się podobają właśnie filmy z komentarzem na nowym mikrofonie, bo już nie nagrywam na mikrofonie od słuchawek, tylko po prostu jej w tym momencie siedzę sobie bez słuchawek na głowie. No i po prostu mikrofon jest na statywie przede mną. O Jezus. Aha. Aha. O, dobra, weszło. Nece. Nece. Weź tu traf, synek, tym szajzem. Jest taki szajsik, powiem wam szczerze, na 0,47 czy tam 6, no nie wiem, nie pamiętam. To jest po prostu fatalna celność na tym tierze, no mimo wszystko. No i ta szybkostrzelność ponad 3, no to jest w miarę okej, ale to nie jest taki typowy spammer na pewno. Także wiecie, na pewno na gąskach możemy trzymać, oczywiście, że tak, ale bez jakiejś tam przesady, że to o Jezu, jak to szybko strzela, to w ogóle się nie do tego pokonać. Nie. Aż tak to nie. Aha. Teraz strzela jeszcze w ruchu tym głównym. No, proszę. Zniszczony. Znowu 3 przebicia. Fajnie, wynik po prostu też znowu fenomenalny zrobiłem. No i takie bitwy będziemy rozgrywać tym pojazdem. Niestety, ten pojazd taki jest, to nie jest jakieś cudo. No jeszcze w gąski trafiłem. O Jezus. To nie jest jakieś cudo, także czuję, że nawet lepszej bitwy by mi się jakoś nie udało rozegrać w kolejnych 30. Także cóż tu wam więcej pokazywać. Myślę, że kolejne bitewki już nie będziemy rozgrywać. No te... Type mi rozstrzela. Aha, jeszcze jak się będę od niego dingał. To na pewno. Weźcie go! Dobrze. No, także widzicie, w konfrontacji Champion M4 Sherman kontra Type T34. No nie mamy szans, no niestety, ale nie mamy szans. To jest przykre do stwierdzenia, ale niestety szans nie mamy. No, szybkostrzelność nas rozwala jego, prawda? Oraz damage i penetracja, niestety. No, a ten czołg... Szybkostrzelność, taka se. Penetracja, taka se. Celność, no dupa. Po prostu dupa. No i tyle w temacie. Dobra, 5 przebić, 1 frag. No cóż, piąte tiery, tak to można podsumować. Mi na piątych tierach nigdy w życiu jakoś nie wiadomo, dobrze nie szło. Nie wiadomo, jak dobrze nie szło. O! To jest bardziej poprawne już słowo. Słowo, zdanie. Boże, Molar. Twoja poloniska jakby to usłyszała, to by się złapała za głowę i zaczęła walić głową w ściany. Po prostu. Dosłownie. Dobrze, kolejna bitwa wygrana. Jak widzicie, 2 zwycięstwa już na moim koncie, czyli jest fajnie. Zobaczmy sobie jeszcze szybkie podsumowanie. No i cóż, będę się z wami powoli żegnał. Dobrze, moi drodzy, zrobiliśmy sobie za 450 damage'a 18354 kredyty oraz 1285 expa na koncie premium. Tak wyglądają wyniki końcowe, jeżeli chodzi o szczegóły. No i cóż, moi drodzy, pojazd, powiedzmy taki średni. Taki średni, taka mała zabaweczka, taka mała ciekawostka. I cóż, jeżeli chcielibyście go kupić, no zdecydowanie odradzam na pewno, ale moi drodzy, jeżeli chodzi o mój komentarz i tak dalej, z mojej strony to już by było na tyle. Ja się z wami żegnam, hej ludziska!